vitam mm -hmm. vitam season of love is about to end and i still need to cover non-legendary heroes in this video i will cover both zarola and i won't even try to pronounce it correctly voluptas i will start with family bonus and passive then i will talk about heroes separately so let's go cupid family supports other families and realms solo heroes get plus 20% increase for any healing received team members are solo heroes if they have no family or real members in the team that's great bonus plus 20% more healing is amazing of course it's useless on bloody battles but on each other mode you can benefit from this of course it works only on solo heroes but if you use for example double trivial that's still solo hero if there's no bauchon. And passive. This character has innate resistance against status elements that block special skills. Another great one, but is it really important on 3 stars and 4 stars? Not really. There are not many rare or epic heroes that can block skills. So, I think it's great but pretty niche in this hero rarity. So let's talk about heroes. Zarola is nature faction ranger. If you give her emblems, she will have chance to bypass defensive buffs. She has 547 on attack, 474 on defense and 698 on HP. Attack power is really good, defense is okay and HP is low. But still I'm gonna build her with full attack and prioritize defense over HP. She will have 743 on attack, 589 on defense, and 886 on HP. Glass cannon, but in my opinion, that's the way to go. Mana speed is fast, so she need eight tiles to go off. On three stars tournaments, you can't really speed her up, so fast is good. That's basically three matches. And her punishing shot deals 200% damage to the target and nearby enemies. The less mana the enemies have, the more damage they will receive up to 300%. Let's break it down. Deals 200% damage to the target and nearby enemies. Okay. Hits three equally. That's great. There are not many heroes that can do this at fast speed. Akila deals one hundred and fifty-five percent, costume Azar one hundred and seventy percent, and that's it. So two hundred percent is really good. But there's second part. The less mana the enemies have, the more damage they will receive, up to three hundred percent. Okay, so this damage scales and. 300% is amazing. No 3 stars can hit um, 3 with 300%. Even AoE heroes can't. Of course, you won't see this very often on tournaments because if you want to charge her, you will charge enemies. Of course, you can hold her skill and hit after enemies, but do you really want to do this? but there's a place where you can fully benefit from this effect challenge events no 3 stars hero can hit that hard on boss wave of course events meta is mono blue or four blue one red but if you need to use green team she's perfect overall zarola is a great three star hero bit glass cannon but really strong skill. So she's great on challenge events if you're using Green Team, she's cool on bloody battles, fast speed and super strong hit 3 skill and on Buff booster she's cool too. And you can use her family bonus there. I wouldn't use her on the rush. we have too many amazing burst heroes so hit 3 is not best choice there. I will build 2 of them for tournaments and green even team. And Voluptas is holy faction druid. If you give her emblems, she will have chance to summon minion after receiving damage. She has 650 on attack, 643 on defense and 1387 on HP. Pretty good stats. Attack and defense are average but HP is great. She's a passive hero, so if you really want to build an emblem to her, you should go defense and HP. She will have uh, 751 on attack, 771 on defense, and 1768 on HP. Mana speed is average, so she needs 10 tires to go off. On the Rush with Bard on a team, you can speed her up to 6, but in normal modes, uh, that's 10 tiles, so usually 4 matches. Of course, I'm talking about epic tournaments. Her flat cake for sweethearts destroys all fiends from the caster and nearby allies, recovers 40% HP for the caster and nearby allies. So let's break it down. Destroys all Fiends from the caster and nearby allies. Okay, that's super cool. Not many 4 stars can do this. To be honest, only one uh, hero is with slow mana. So this could be amazing even versus 5 stars, but it's only on her and nearby allies. That's not perfect, but might be useful if you don't have any other Fiends destroyers recovers 40% hp for the caster and nearby allies okay healer 40% is pretty standard healing but again only for her and nearby allies so again not perfect um, this is sixth yellow epic healer so that's kind of boring does any, anyone need so many there are a few amazing epic healers with effect only on three but is voluptas one of them not sure i would love to see her with boosting hp or at least one from those two effects on all allies there are not many fiend makers in 4 stars so you won't use her full potential on epic tournaments but she's kind of tanky so she could be okay versus 5 stars if you don't have any other hero that can remove Fiends. Even on the rush fights, she can be useful because she's immune to silence or mindless attack. But you need to remember that she protects only herself and nearby allies. I have other heroes that are able to remove Fiends, that's why I'm not sold on her, but she can be nice and cheap option for those who doesn't have deep rooster. So, let me know what you think about those heroes. If you like this video, please hit like button. If you don't want to miss future reviews and test drives, remember to subscribe. Good luck with your summons and see you next time. Witam w polskiej wersji. Sezon miłości wkrótce się kończy i nadal nie omówiłem um, dwóch postaci. Tych, które nie są legendarne. W tym filmie opowiem o obu. Jest to zarola i nawet nie spróbuję tego przeczytać poprawnie: Voluptas. Zacznę od bonusu rodziny, następnie pasywki, a później omówię postacie oddzielnie. Rodzina Kupidynów wspiera inne rodziny i królestwa. Bohaterowie solowi zyskują plus 20% więcej przy każdej regeneracji zdrowia. Członków drużyny uznaje się za bohaterów solowych, jeśli w drużynie nie ma nikogo z ich rodziny lub królestwa. A to jest świetny bonus plus 20% więcej leczenia jest rewelacyjne. Oczywiście nie przyda Wam się to na krwawych jadkach, natomiast w każdym innym trybie można czerpać z tego korzyści. Oczywiście działa tylko na postaciach solowych. Natomiast dla przykładu, jeśli użyjecie w drużynie dwóch drzewek, to to nadal się liczy jako postać solowa, jeśli nie będzie w tej drużynie pałczana. Więc możecie mieć nawet cztery drzewka i za rolę i drzewka nadal będą postacią solową, ponieważ to jest jedna unikatowa ta sama postać. I umiejętność pasywna. Ta postać ma wrodzoną odporność na dolegliwości ze statusu, które blokują umiejętności specjalne. Świetna pasywka, natomiast czy jest aż tak ważna na trzy gwiazdkowych i czterogwiazdkowych postaciach, nie do końca. Nie ma zbyt wielu postaci w tym obszarze, które są w stanie blokować umiejętności specjalne, więc myślę, że jest to świetna pasywka dla tych postaci, ale w tym obszarze, czyli 3-4-gwiazdkowym, odrobinkę niszowa. Porozmawiajmy o postaciach. Zarola jest strażnikiem lasu frakcji natury. Jeśli dacie jej talenty, będzie miała szansę przebić podbicia obronne. Ma 547 ataku, 474 obrony i 698 punktów życia. Siła ataku jest bardzo dobra, obrona jest ok, punkty życia są dosyć niskie. Natomiast nadal w momencie, kiedy będę ją budował, będę szedł. W pełni w atak, a następnie wybierał obronę przed punktami życia. Będzie wtedy miała 743 ataku, 589 obrony i 886 punktów życia. Um, będzie trochę krucha, natomiast w mojej opinii to jest sposób, w jaki powinna być budowana. Szybkość many jest szybka, więc potrzebuje 8 klocków, żeby się odpalić. Na 3-gwiazdkowych turniejach nie do końca można ją przyspieszyć. E, więc ta szybka mana to jest dobra mana, to jest właściwie trzy łączenia. Jej druzgocący strzał zadaje 200% obrażeń celowi i pobliskim wrogom. Im mniej many mają przeciwnicy, tym większe obrażenia odniosą, maksymalnie 300%. Rozbijmy to na mniejsze. Zadaje 200% obrażeń celowi i pobliskim wrogom. Ok, więc bije trzech z tą samą mocą. Super sprawa. Niewiele postaci trzygwiazdkowych to potrafi na szybkiej manie. Jest Akila, ona zadaje 155%. Jest kostiumowa Azar, 170% i to właściwie na tyle. Więc 200% to jest bardzo dobry wynik. I jest tu dodatkowa część. Im mniej many mają przeciwnicy, tym większe obrażenia odniosą. Maksymalnie 300%. Super, więc to skaluje. Im mniej many ma przeciwnik, tym mocniej bijecie. 300% obrażeń to jest świetny wynik. Żadna trzygwiazdkowa postać bijąca trzech nie, nie jest w stanie uderzyć z taką mocą. Nawet postacie obszarowe mają z tym problemy. Oczywiście nie zobaczymy takich obrażeń zbyt często na turniejach, ponieważ jeśli chcecie załadować za rolę, to musicie załadować przeciwnika, więc jakąś tam manę będzie już miał. Um, oczywiście można przytrzymać speca za roli, przyjąć speca od przeciwnika i uderzyć z pełną mocą. Natomiast czy na pewno tak chcemy robić? Ale jest jedno miejsce, gdzie w pełni można wykorzystać ten efekt. Są to wydarzenia. Żadna trzygwiazdkowa postać nie jest w stanie tak mocno uderzyć na fali Bossa. Oczywiście meta eventowa to jest mononiebieskie albo cztery niebieskie i jeden czerwony. Natomiast jeśli potrzebujecie użyć zielonej drużyny, Zarola jest świetna. Podsumowując, Zarola jest bardzo dobrą trzygwiazdkową postacią. Jest trochę krucha, natomiast ma bardzo silne uderzenie, więc jest dobra na wydarzeniach jeśli używacie zielonej drużyny. Jest fajna na krwawych jatkach, szybka mana i bardzo silne uderzenie w trzech i na podbitych ulepszeniach również jest dobra, a dodatkowo możecie wykorzystać jej bonus rodziny dla większego leczenia. A raczej nie używałbym jej na szturmach. Mamy zbyt wiele fantastycznych postaci bijących wszystkich, więc postacie bijące trzech nie do końca są tam najlepszym wyborem. Natomiast tak czy inaczej zbuduje dwie zarole pod turnieje i zieloną drużynę na wydarzenia. i voluptas to druid frakcji Świętości. Jeśli dacie jej talenty, będzie miała szansę przyzwać pomocnika po tym, jak otrzyma obrażenia. Ma 650 ataku, 643 obrony i 1387 punktów życia. E, całkiem niezłe statystyki. Atak i obrona są raczej na średnim poziomie, natomiast te punkty życia są bardzo dobre. Jest postacią pasywną, więc jeśli naprawdę chcecie ją zbudować i dać jej talenty, powinniście iść w obronę i punkty życia. Będzie miała 751 ataku, 771 obrony i 1768 punktów życia. Szybkość many jest średnia, więc potrzebuje 10 klocków, żeby się odpalić. Na szturmach z bardem w drużynie można ją przyspieszyć do 6, natomiast w normalnych trybach e, 10 klocków to zazwyczaj będą cztery łączenia. Oczywiście mówię tu o czterogwiazdkowych turniejach. Jej ciasto kochanków niszczy wszystkie potwory u bohatera i pobliskich sojuszników, regeneruje 40% zdrowia bohatera i pobliskich sojuszników. Rozbijmy to na mniejsze niszczy wszystkie potwory u bohatera i pobliskich sojuszników. Okej, okay, bardzo fajna umiejętność. Niewiele czterogwiazdkowych postaci to potrafi. Szczerze, to chyba tylko jedna i ma wolną manę, więc to mogłoby być rewelacyjne nawet przeciwko pięciogwiazdkowym postaciom, ale niestety to jest tylko na niej i na pobliskich sojusznikach, więc to nie jest idealna sytuacja. Natomiast oczywiście może być bardzo przydatna, jeśli nie macie innych bohaterów, które mogą was uratować przed potworami. Regeneruje 40% zdrowia bohatera i pobliskich sojuszników. Ok, więc leczenie 40% to jest właściwie taki standard. Natomiast znowu to jest tylko na niej i na pobliskich sojusznikach, więc znowu nie jest to idealna umiejętność. To jest szósty, żółty czterogwiazdkowy lekarz. To, jest, to już robi się nudne. Czy ktokolwiek tylu potrzebuje? Jest kilka świetnych czterogwiazdkowych le lekarzy, działających tylko na siebie i pobliskich. Natomiast czy Woluptas jest jednym z nich? Nie jestem pewien. E, chciałbym ją widzieć e, podbijającą życie, albo chociaż żeby jeden z tych dwóch efektów miała na wszystkich sojusznikach. Um, nie ma zbyt wielu postaci czterogwiazdkowych, które tworzą potwory, tak na szybko do głowy przychodzą mi trzy, więc w pełni jej potencjału na turniejach do końca nie wykorzystacie, natomiast jest dosyć wytrzymała, więc może być użyteczna w walkach pięciogwiazdkowych, jeśli nie macie innych bohaterów, które są w stanie usuwać potwory. Nawet na szturmach, mogłaby być użyteczna, ponieważ jest um, odporna na wyciszenie czy furiacki atak. Natomiast trzeba pamiętać, że ona chroni tylko siebie i pobliskich sojuszników. Um, mam inne postacie, które są w stanie usuwać potwory lub chronić przed potworami, dlatego nie jestem do końca do niej przekonany. Natomiast może być fajną i tanią opcją dla tych, którzy um, nie mają takich postaci jeszcze w swojej kolekcji. Dajcie znać, co myślicie o tych bohaterach. A jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych recenzji czy testów, pamiętajcie subskrybować kanał. Powodzenia w Waszych przyzwaniach, trzymajcie się. Do zobaczenia.